Witam serdecznie, moi Państwa, gościem jest wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Dzień dobry, witam Panie Wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. To już jeden z takich ostatnich momentów, bo ten czas dość szybko płynie, na to, żeby mówić do Pana, Panie Wójcie. Niedługo trzeba będzie się zwrócić Panie Burmistrzu. Od 1 stycznia bowiem kolejne miasto w granicach powiatu częstochowskiego, miasto gmina Olsztyn. No i pytanie, czy to chodziło bardziej o prestiż, Panie Wójcie, czy to ma jakieś swoje takie naprawdę przełożenia, które dostrzeże mieszkaniec, dostrzeże turysta? Myślę, że to nie tylko ambicje i nie tylko prestiż, chociaż ten prestiż jest bardzo ważny. Ważny w kontekście traktowania nas przez choćby w przyszłości ministerstwa, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, przez inwestorów. To jest jedna sprawa. Druga to na pewno kwestia możliwości pozyskiwania dodatkowych, nowych środków zewnętrznych dla małych miast. Kolejna rzecz to taka sprawiedliwość historyczno-patriotyczna. Przecież Olsztyn był miastem do roku 1870, kiedy to car zabrał prawa miejskie. No i te wszystkie rzeczy skłoniły nas do tego, żeby powołać taki komitet przywrócenia praw miejskich. Potem przeprowadzić stosowne konsultacje, procedury, uchwały Rady Gminy, uzyskać akceptację wojewody śląskiego i w końcu ta cała procedura została zakończona rozporządzeniem Rady Ministrów. Z końcem lipca tego roku takie rozporządzenie zostało wydane i wynika z niego nie mniej, nie więcej tyle, że od 1 stycznia 2022 Olsztyn będzie miastem, miasteczkiem. Większość zdecydowana mieszkańców była za tym, żeby to było miasto, czy jednak różnie, był jakiś opór? Różnie to wyglądało. Była cała masa obaw. My właściwie odpowiedzieliśmy na setki pytań i kilkadziesiąt takich zasadniczych, czy wzrosną podatki. Właściwie nie było przeciwwskazań, nie było negatywów. Gdyby one były, to na pewno te 10 miast średnio w Polsce co roku by nie powstawało, nie przyznawano by im praw miejskich, nie ubiegałyby się o to. My widzimy w tym same pozytywy, tak jak powiedziałem, te merytoryczne, te finansowe, te historyczne i te patriotyczne. Ja się spotkałem z taką, może nie zarzutem, przecież obawą, że zmiana z gminy na miasto i gminę spowoduje brak możliwości pozyskiwania środków dotyczących gmin wiejskich, a to są podobno duże straty. Jaka jest prawda? No nie, tu nie ma takiej sytuacji, no nie podjęlibyśmy takiego ryzyka. Jako małe miasto mamy możliwość korzystania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będziemy to, myślę, skutecznie czynić tak jak do tej pory. Dobrze, będzie zatem szła wymiana dokumentu, bo na pewno tabliczki na urzędzie się zmienią z dnia 1 stycznia 2022 roku. To wygeneruje dla Was jakieś koszty, czy mieszkańcy po prostu się obudzą w mieście 1 stycznia po dobrej zabawie sylwestrowej, ale nic się dla nich nie zmieni, jeśli chodzi o kwestie na przykład ich dokumentów, mówię o dowodzie osobistym. Tutaj się nic nie zmieni, nie będzie wymagana zmiana dokumentów. Rzeczywiście będziemy musieli kupić nowe tabliczki, ale mamy zaplanowany w tym roku wydatek w budżecie na malowanie elewacji, na taki mały remont elewacji urzędu, która jest już po prostu brudna. I w ramach tych prac będziemy chcieli również zakupić tabliczki. Natomiast ewentualna wymiana niektórych dokumentów być może będzie konieczna, niezbędna, jeśli Rada Gminy Olsztyn uzna za stosowne zmiany nazwy naszej miejscowości, bo chcielibyśmy, myślimy o tym, żeby zmienić nazwę z Olsztyna na Olsztyn Jurajski. Byłoby to bardzo wskazane i potrzebne, dlatego że no, mylimy się strasznie i bardzo z tym Olsztynem. Właśnie pan wójt wspomina o tym, my, ja pamiętam, z rok temu mieliśmy taką okazję też rozmowy, nie przy nagraniu, między innymi także z Irkiem Bielenikiem, gdzie właśnie pojawiły się te sprawy z Olsztynem związane. Pan też jedną, no można powiedzieć anegdotę, bo to nie jest nic, o czym nie można powiedzieć na antenie, opowiadał właśnie, jeśli chodzi o to mylenie się, to chodziło o jakąś korespondencję? Tak, my de facto otrzymujemy w miesiącu średnio 2-3 sprawy, które są zaadresowane do tamtego Olsztyna. Jeśli chodzi o anegdoty, to rzeczywiście Irek Bielenik kiedyś zamówił sobie kominek, będąc w Warszawie zamówił kominek i ten kominek pojechał na do Olsztyna. Na Mazury. Natomiast sytuacja była o tyle zabawna, że panowie zadzwonili do niego, że są już z kominkiem koło linii tramwajowej bodaj
On się wtedy zorientował, że w Olsztynie naszym nie ma linii tramwajowej i że tutaj jakiś błąd nastąpił. Natomiast nie ukrywam wcale, że masa problemów była na przykład na początku z wypłatą 500+. System był tak przygotowany, że cała masa właśnie osób z Olsztyna na północy zaznaczała Olsztyn, Olsztyn, Olsztyn i do nas przyszło 500 wniosków, które musieliśmy w tym systemie elektronicznym odsyłać do Olsztyna na Mazurach. Także tego chcemy uniknąć i będziemy pewnie wnioskować o zmianę nazwy na Olsztyn Jurajski. Małym, ale może i wielkim sukcesem jest takie wydarzenie, które miało miejsce, nie pamiętam, około 2 tygodni temu. Podpisanie umowy, to się odbyło w Olsztynie, jeśli dobrze pamiętam, na remont kawałka drogi, który łączy powiat częstochowski i myszkowski. To można uznać za sukces, bo wyjeżdżając z Biskupic można było stracić zawieszenie, zanim dojechało się do Zaborza. To już taka zmora była dla kierowców i rzeczywiście mamy ten temat z panem starostą załatwiony. Jesteśmy właściwie w przeddzień remontu tego odcinka i ta droga Biskupice-Zaborze, czy też Olsztyn-Żarki będzie już komfortowa i bezpieczna. Będzie komfortowe i bezpiecznie, albo ma być komfortowe i bezpiecznie, jeśli chodzi o podróżowanie także rowerami. Podpisana w zeszłym roku jesienią umowa z wykonawcami, wspólne spotkanie także z burmistrzem Żarek. W zeszłym roku to były dokumenty, to było oficjalnie, powiedzmy, podpisanie umów, bo przeszły wcześniej dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Czy dziś już się coś dzieje na tych trasach? Czy już ta infrastruktura, która już jest zbudowana do tej pory, będzie właśnie już poszerzana fizycznie? Jakieś efekty już tego są? Tak, ta budowa od strony Żarek już ruszyła. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi, bo udało nam się w ostatnim czasie jakby zbudować drogę rowerową na całej długości do Częstochowy, przez Przymiłowice, do rezerwatu Sokole Góry, a w tej chwili jesteśmy już po podpisaniu umowy z panem marszałkiem województwa śląskiego na finansowanie ze środków unijnych budowy drogi rowerowej przez całe Zrębice. Z Przymiłowic przez Zrębice do Krasawy, do Suliszowic i połączymy się w ten sposób z Żarkami. To jest duża inwestycja, kilkumilionowa. Olsztyn był tutaj liderem. Realizujemy to zadanie wspólnie z miastem i z gminą Żarki. I tak jak mówię, te prace tam się już rozpoczęły, a u nas ruszą na przełomie roku. Na przełomie roku. To teraz, bo wiedzieliśmy troszeczkę o tej infrastrukturze twardej, jeśli tak można powiedzieć, a dotyczącej turystyki. No mimo trwającej cały czas epidemii, ale korzystając jakby z wakacji, dużo wydarzeń artystycznych i kulturalnych na terenie Olsztyna Jurajskiego, dodajmy, tak żeby było to jasne. Festiwal Sztuki i Wina powrócił, planowane są też i kolejne wydarzenia. Wobec powyższego rozumiem, że jeszcze się sporo zadzieje, bo już się też sporo ciekawych rzeczy zadziało. No chciałoby się więcej, bo na pewno Festiwal Sztuki i Wina, czy Mistrzostwa w lotach balonami na ogrzane powietrze, czy Zlot Wesp, to są imprezy, które organizowaliśmy w plenerze i tak organizowaliśmy je w sumie ad hoc, dosyć krótko i szybko, bo nie było do końca wiadomo, jak to się wszystko poukłada pandemicznie. Niemniej dopisała pogoda. Teraz na 10 września szykujemy finisaż wystawy, która obecnie stoi na rynku, pana Czesława Podleśnego. Finisaż będzie o tyle atrakcyjny, że zagra znakomity gitarzysta Krzysztof Ścierański, a na koniec będziemy chcieli zrobić taki mały pożar, to znaczy te rzeźby będą podpalone. To jest taka instalacja właściwie, to nie są rzeźby. No staramy się, żeby na rynku mieć systematycznie jakąś instalację, wystawę, żeby ten rynek żył, żeby było co podziwiać, dyskutować, krytykować również, bo i takie głosy się przecież zdarzają. Juromania to jest kolejna impreza. Olsztyn Jurajski. Co się będzie działo? W zeszłym roku było tutaj uroczyste otwarcie Juromanii. Mieliśmy wspaniały koncert pod Olsztyńskim Zamkiem. W tym roku to otwarcie w innym miejscu, bo tak po prostu musi być, żeby się te miejsca zmieniały. Ale co Olsztyn Jurajski przygotował na Juromanię, która będzie tydzień po tym finisarzu wystawy, o którym pan wójt przed chwilą powiedział. Tak, no w tym roku trochę spokojniej, po tym wielkim show, które robiliśmy w Olsztynie w tamtym roku,
mieliśmy dość dużo środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, to w tym roku trochę skromniej, bardziej pod ruinami zamku, bardziej będziemy chcieli zachęcić dobrym jedzeniem, smakołykami, które będą serwowane między innymi przez nasze kluby aktywności lokalnej, koła gospodyń wiejskich przede wszystkim i różnego rodzaju pokazy jazdy konnej, ptaszników. Także bardzo serdecznie zapraszamy, tym razem pod ruiny zamku, a jeszcze wcześniej zapraszamy na narodowe czytanie. W tym roku nasi aktorzy z Teatru imienia Adama Mickiewicza, Agata Hota-Hutyra i Adam Hutyra, czytają Moralność Pani Dulskiej i to odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. Nie mają daleko, bo są mieszkańcami Olsztyna Jurajskiego, tak o czym kiedyś na naszej antenie mówił sam Adam Hutyra. Jeśli jesteśmy przy turystyce, przy tym właśnie miejscu, jakim jest Olsztyn Jurajski, no trzeba do niego jakoś dotrzeć i to się spokojnie udaje rowerem, o czym Pan już mówił, ale także i udaje się, ponieważ jest komunikacja, która łączy Częstochowę z Olsztynem, ale także rozbudowana baza komunikacji już wewnątrz Olsztyna, gdyby turysta niekoniecznie chciał swoją podróż skończyć na olsztyńskim rynku. Tak, to było dla nas ogromne wyzwanie. Pracowaliśmy nad tym ponad 2 lata. Od 1 sierpnia wprowadziliśmy wewnętrzną komunikację na terenie gminy. W trybie konkurencyjnym, przetargowym znaleźliśmy firmę, która obsługuje całą naszą gminę kilkoma Mercedesami. Oczekiwaliśmy od oferentów, że będą to samochody zupełnie nowe, niskopodłogowe, klimatyzowane i takie też samochody jeżdżą w tej chwili po gminie, komunikują wszystkie miejscowości. Jest to komunikacja bezpłatna i staraliśmy się tak ułożyć rozkład jazdy tych autobusów, aby one były powiązane, skoordynowane z autobusem MPK. Autobus MPK jeździ w tej chwili na szybkiej, prostej linii Rynek w Olsztynie, dworzec PKP w Częstochowie i on jest już płatny. Tą komunikacją wewnętrzną gminną dowozimy bezpłatnie. Dzieje się tak głównie i przede wszystkim dlatego, że pozyskaliśmy i pozyskujemy środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Krajowego Funduszu. Bardzo liczymy, że te fundusze będą również w latach następnych. Natomiast za MPK już normalnie płacimy, ale kupując bilet miesięczny, nasza młodzież może poruszać się po całej Częstochowie właśnie przesiadając się czy na tramwaj, czy na autobus i to jest satysfakcjonujące rozwiązanie, które jeszcze się polepszy z chwilą zakończenia remontu DK1. To troszkę potrwa, ale nasze autobusy MPK-owskie jeżdżą w tej chwili ulicą Rakowską i Aleją Niepodległości i wydaje się, że dzięki temu właściwie unikną stania w korkach. Jedyny korek, który niestety bo rozpoczęła się wielka inwestycja. Warta prawie 200 milionów złotych, dotycząca budowy skrzyżowań bezkolizyjnych, kolejnych z ulicą Legionów i tak dalej, przebudowę eskakady. Ale kawałek właśnie, jak zjeżdżaliśmy z dawnej eskakady i potem skręt w lewo na Olsztyn, jak się to skręca w lewo na Olsztyn w godzinach między, 8 a 13, jest w miarę dobrze, ale jak są godziny, kiedy już mieszkańcy popołudniem wracają do Olsztyna, do Janowa, czasem do Lelowa, albo kierowcy kierują się na przykład na Jędrzejów, ciężarówek na przykład, albo jak pan wójt wspólnie z samorządem przygotuje imprezę jakąś na rynku, no to skrant w lewo nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Zablokowana droga krajowa 91, a oczekiwanie na skrant w lewo długie jest jakakolwiek malutka choćby nadzieja na to, że tam dojdzie do jakichś zmian na tym skrzyżowaniu? Miasto przygotowało w tej chwili dokumentację przedłużenia ulicy Korfantego, czyli tej drogi, którą jedziemy do Walcowni Blach Grubych i potem będzie dosyć łatwo dojechać do Olsztyna i wiem, że miasto w tej chwili stara się o sfinansowanie tej inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o sam ten główny zjazd, o ten węzeł komunikacyjny, który ma być budowany między DK1 a DK46, czyli ulica Bugajska, no to tu jest pewien problem na razie, dlatego że jest to dość droga inwestycja podchodząca, myślę, przy dzisiejszych cenach pod 300 milionów złotych. Ta cena wynika między innymi z faktu, że jest konieczność budowy mostu nad rzeką i wiaduktu nad torami.
Natomiast Częstochowa wydaje się jest przygotowana do tej inwestycji, bo powstała bardzo dokładna koncepcja tego zjazdu, jest program funkcjonalno-użytkowy, jest decyzja środowiskowa, więc tutaj można by de facto ogłaszać przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Dlaczego tak się nie dzieje? No nie dzieje się tak na razie, ponieważ nie ma finansowania. I tutaj bardzo potrzebne byłoby takie porozumienie ponad jakimikolwiek podziałami, porozumienie rządowo-samorządowe, dzięki któremu my mieszkańcy, dzięki któremu turyści mogliby bezpiecznie i ekonomicznie zjeżdżać w kierunku Olsztyna, Janowa, Przyrowa, Lelowa na ten tranzyt kielecko-rzeszowski. To jest zupełnie nieuzasadnione, żeby tam były korki i pominąwszy samochody prywatne, ale jeśli autobus MPK albo innego przewoźnika stoi przez 5 cykli na światłach i trwa to 25 minut, to o jakiej ekologii my rozmawiamy i o jakim społecznym podejściu do... No dobrze, to może Polski Ład, to może Krajowy Plan Odbudowy, to mają być te impulsy do tego, no tak, żeby no się rozwijał, także i samorząd, żeby inwestycje. Wierzy pan, panie wójcie, w to, czy może jednak to będzie tak, że ktoś dostanie pieniądze, a ktoś nie dostanie? Z mojej wiedzy wynika, że miasto Częstochowa składa teraz wniosek, czy złożyło wniosek do Polskiego Ładu właśnie o przedłużenie ulicy Korfantego i tutaj bardzo liczymy, że te pieniądze będą, dlatego że to by w sposób znakomity ułatwiło dojazd do Olsztyna, tak jak mówię, to nie jest tylko Olsztyn, ale Janów, Lelów, Przyrów i dalsze miejscowości, do których ta droga prowadzi. Co do finansowania tego zjazdu na ulicy Bugajskiej, ja na razie nie mam danych, wiem, że są dokumenty i tak jak powiedziałem, potrzebna jest bardzo współpraca samorządowo-rządowa, rządowo-samorządowa. Dobrze, a jak wygląda na dzień dzisiejszy wykorzystywanie właśnie środków zewnętrznych, pozyskiwanie zarówno z środków czy Urzędu Marszałkowskiego, czy środków unijnych, czy środków na przykład, które już się pojawiały na przykład z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy dzisiaj podsumowując tak na koniec naszej rozmowy te inwestycje, które dotyczą no już większości mieszkańców, bo mówiąc o drogach, mówiąc o ścieżkach rowerowych, mamy na myśli i mieszkańców, i turystów, no ale na przykład szkoły, nie wiem, infrastruktura i inna, która służy typowo mieszkańcom, czy ona się cały czas także rozbudowuje, także zmienia? No tu jest wymagana bardzo duża aktywność, bo rzeczywiście ilość konkursów i możliwości pozyskiwania pieniędzy jest dosyć spora. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że aplikowanie zabiera czas, potrzeba do tego specjalistów, potrzeba do tego projektów, potrzeba do tego planów miejscowych, więc jest to bardzo złożony proces i jednak dobrze by było, żeby pewne programy były nieco bardziej przewidywalne, żeby nie pojawiały się z dnia na dzień i żebyśmy jakby wiedzieli tak naprawdę, co nas czeka w najbliższej przyszłości, bo jeśli to jest tak, że składamy coś z dnia na dzień, no to wiadomo, że to będzie nieprzygotowane albo nieprzygotowane w sposób wystarczający. My na razie mamy dobre doświadczenia, bo właściwie prawie zawsze uzyskiwaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Udało nam się też dostać środki z tego funduszu covidowego. Także tutaj na razie mamy w miarę dobre doświadczenia. Natomiast mówię, komfort pracy jest wtedy, kiedy wiemy, że za 2 lata będzie jakiś konkurs i my szykujemy się do tego, przygotowujemy dokumentację, najpierw plan miejscowy, potem dokumentację, potem pozwolenie na budowę i wręcz czekamy tylko, żeby złożyć wniosek. I tak najczęściej jest ze środkami unijnymi. Zapraszamy wobec tego do odwiedzania Jurajskiej Gminy Olsztyn, już wkrótce miasta i Gminy Olsztyn, bo na pewno można tutaj spędzić miło czas, szczególnie gdy piękna pogoda i nie tylko wtedy, kiedy jest okres wakacji, ale także poza nimi myślę, że piękne krajobrazy i możliwości aktywnego spędzania czasu. Coraz lepsza komunikacja właśnie z tą gminą turystyczną położoną tuż koło Częstochowy. Miejmy nadzieję, że i te drogowe inwestycje łączące już wkrótce oba miasta będą na tyle dobre, że i samochodem dojedziemy szybciej do Olsztyna niż to ma miejsce. A moim Państwa gościem był wójt Jurajskiej Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie zapraszamy do Olsztyna.